Panowie, powiedzmy zatem może o elementach, które znajdują się najczęściej w drzwiach klasowych, w drzwiach, które posiadają klasy RC. I ja chciałbym tutaj pokazać obrazki, które dostaliśmy od firmy Porta. Obrazki, które z elementów, które znajdziemy w ich, że tak powiem, flagowym produkcie, jak dobrze pamiętam, Porta Extreme RC3. I tu widzimy taki charakterystyczny, wystający element ze skrzydła drzwiowego. To jest zabezpieczenie przed wyłamaniem zawiasów. Powszechnie stosowane wzmocnienie zawiasów. Jak rozumiem, to oczywiście ten element wchodzi w ten to są w ramę. Są stałe albo ruchome, w tym przypadku chyba są stałe. Bolec, tak, który nam zabezpiecza w podobny sposób jak zamek, tylko tą stronę zawiasową. Element, który, jak rozumiem, przy przekręceniu wkładki, czy jeżeli jest to automatyczne ryglowanie. To jest zasuwnica. To jest potocznie tak zwana siekierka taka antywłamaniowa, tak. Jest to hak antywłamaniowy. Ona chyba zarazem utrudnia jakieś podważenie, czy... Tak, to jest ten kształt po prostu powoduje to, że siekierka wchodzi w ościeżnicę, no i trwale nam zabezpiecza skrzydło włościżnicy. Ani podniesienie, ani jak gdyby przesunięcie ten kształt, na bok, gdyby ktoś sforsował zawiasy i ten gdyby po prostu te blokady, to też to w tym momencie utrudnia taką. To chyba jest widoczne na kolejnym zdjęciu, że element ten wchodzi, o właśnie, wchodzi w włościżnicę, w zaczep i tutaj się reguluje, więc już mamy kolejny element. I tu możemy zaobserwować, jak działa ten zamek samoregulujący, ale właśnie ten element, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, że on się zaczepia w ościeżnicy. Tym bardziej, jeżeli dzieje się to automatycznie, nie musimy o tym, że tak powiem, pamiętać. To jest zabezpieczenie przed uderzeniem wysuniętych rydli w ościeżnicę. No to i jest alternatywa właśnie, czyli elektroniczny. To jest ten sam produkt, w tym, że tutaj możemy tutaj opadnięcie rygli następuje za pomocą mechaniki, natomiast otwieranie tego już za pomocą elektroniki jest silnik, który otwiera. I działa to w ten sposób, że w momencie, kiedy skrzydło wchodzi już w ościeżnicę, wyzwalane są rygle masywne i drzwi zostają doryglowane. Rygiel składa się z dwóch jak gdyby części. Jedna to jest ta część zabezpieczająca, czyli ta siekierka dolna, a druga to jest część, która dociska skrzydło do ramy, powodując szczelność tych drzwi, podnosi to szczelność oraz akustykę takiego skrzydła. Natomiast z tego, co kojarzę, firma GU również proponuje zamki automatyczne. Zasada działania jest podobna, przed chwilą powiedział pan Jacek. GU wprowadziło zamki Secure Automatic na rynek kilkanaście lat temu. Byliśmy takim prekursorem tego rozwiązania. Zamki mogą mieć od 2 do 6 zapadkorygli, chyba że drzwi są jeszcze wysokie, w których dokłada się odpowiednie przedłużenia z dodatkowymi zapadkoryglami. I do każdego z tych typów zamków, obojętnie ile ma zapadkorygli, można dołożyć właśnie też silnik elektryczny, który tak samo odciąga te rygle do otwarcia. I również może być sterowane czy z czytników linii papilarnych, Bluetootha, RFID, czy choćby smartfona. Mamy też dedykowane rozwiązanie specjalne właśnie do otwierania, no akurat nie tylko drzwi, ale między innymi drzwi wejściowych. To chyba jest, jak dobrze kojarzę z Państwa, to o czym Pan przed chwilą powiedział, czyli jakby możliwości otwarcia. Ja muszę koniecznie o tym powiedzieć, że to jakby nie jest model wiszący gdzieś jako melodia przyszłości, tylko ja to naprawdę widziałem, naprawdę to nagrałem, jak działają te klawiatury, akurat tu trzecie chyba z tych rozwiązań i pierwsze, czyli czytnik linii papilarnych. A jak jesteśmy przy czytniku linii papilarnych, panuje takie dziwne stwierdzenie,
usłyszałem to już kilka razy, że to nie jest bezpieczne, bo ktoś nam odetnie palec. Nieprawda. Znaczy odciąć palec pewnie można, ale, ale nie zadziała. Palec musi mieć odpowiednią temperaturę, tak. Żeby, czynnik nie schwycił. Kwestia chyba 4 stopni różnicy, także ten ciepły palec często można jest tak, bardzo z tym też można sobie poradzić. Tak. Często jest tak, że ludzie pracując na przykład w ogródku dochodzą do czytnika i mają problem, bo czytnik nie chce ich złapać, muszą sobie poprzeć tymi palcami. Zapalniczką, tak, oczywiście. Żeby otworzyć drzwi. A jeżeli się skaleczę? Chociaż nie, no, linia papilarna nie ulega zmianie, prawda? Nie, ale można na przykład gdzieś zamazać któryś punkt, który jest konieczny do odczytania tego palca. To są tak zwane minucje, to są takie charakterystyczne rozgałęzienia, takie zawinięcia i określone położenie między nimi. To zapamiętuje czytnik. Z zasady de facto, jeżeli to jest montowane w domu, jest nie wiem, 4 użytkowników, czy na przykład w małej firmie jest tych użytkowników 50, programuje im się 2 palce przynajmniej, z jednej czy z drugiej ręki. Jeżeli ktoś sobie złamie, ma tą rękę w gipsie, co wtedy? Tak? No, ma tą drugą rękę jednak z tym drugim palcem. Tak? Czy jeżeli się właśnie skaleczy i nie wiem, z tym plastrem, bandażem nie można go otworzyć, po to jest ten drugi palec od razu programowany. Wbrew pozorom to jest, no, one mają dosyć szeroką pamięć, tam można zaprogramować do 100 palców bodajże. Na takim 150 czytniku. Palców to jest standard. Każdemu użytkownikowi można praktycznie w domu zaprogramować każdy palec. To już się dzieje. Widziałem to na własne oczy. To już działa. To już natomiast działa, jako ciekawostkę gdzieś nawet trafiłem na drzwi otwierane przez skaner siatkówki oka. I to w filmach wielu oczywiście funkcjonuje, natomiast widziałem to na żywo. To też robi niesamowite wrażenie, bo siatkówka również jest niepowtarzalna dla każdego człowieka. Tak naprawdę to, co my sobie wymyślimy i czym to będzie jeszcze otwierane, to jest tak naprawdę pokaże przyszłość, dlatego że jeżeli wyślemy na silnik sygnał, to możemy sobie dowolnie to konstruować. A taka ciekawostka. Wiecie panowie, jaki jeszcze element jest niepowtarzalny dla każdego człowieka? I to jest duży błąd popełniany przez włamywaczy. Mianowicie oni... Często, zanim się włamią, to nasłuchują, przykładają ucho do drzwi i sprawdzają, czy ktoś jest w środku, czy słychać hałas. Małżowina uszna również jest niepowtarzalna dla każdego człowieka i bardzo łatwo jest zebrać ślady z drzwi, kiedy włamywacz przykłada tam ucho. Taką ciekawostkę usłyszałem całkiem niedawno, to nie wiedziałem o tym. Andrzej, wiedziałeś? Nie, jeszcze nie, no, dlatego chodzę w czapce. Na wywanie, tak? Tu jest warto jeszcze powiedzieć na temat tych zasuwnic, bo tu na przykład w naszym przypadku mamy 2 jak gdyby rodzaje. Mamy Blumatic i Blue Motion. One różnią się tym, że w przypadku Blumatica rygle opadają mechanicznie i są podnoszone elektrycznie, natomiast w Blue Motion zarówno zaryglowanie, jak i odryglowanie następuje elektronicznie przez silnik, co też daje dużo większe możliwości konfiguracji takich drzwi. Kolejny element, jaki chciałem pokazać, o którym chciałem wspomnieć słowem, to jest z filmu, który również znalazłem od naszego partnera firmy Roto. Otóż bolce przeciwwyważeniowe, które się wysuwają w momencie, gdy skrzydło dotknie do ościeżnicy. To chyba również już jest w drzwiach przeciwwłamaniowych, w drzwiach o zwiększonej odporności na włamanie standard, żeby takie zaczepy były. To jest dokładnie to, co się dzieje w tych automatycznych zasuwnicach. To jest typowy automat. Jeszcze tylko nawiążę do tego, co powiedzieliśmy, bo jak gdyby pominęliśmy jeden niezwykle istotny fakt, mówiąc o różnych elementach, które nam, że tak to ujmę, zamykają te drzwi, prawda? Czyli na stałe spajają nam futrynę z skrzydłem drzwiowym. Natomiast konstrukcja w ogóle tych drzwi musi być odporna na samą próbę włamania poprzez nacisk na, powiedzmy sobie, na
płytę drzwiową z odpowiednim, powiedzmy sobie, z odpowiednią siłą, czy też sforsowanie jej jako sforsowanie płyty drzwiowej odpowiednimi narzędziami. Tutaj w odróżnieniu chociażby od okien, no bardzo takim zbawiennym materiałem jest stal, którą można, czy poprzez blachy poszyciowe, które najczęściej oscylują wokół 2 mm grubości. Wewnątrz można różnego rodzaju kratownice, czy też pręty, które są ruchome, po prostu w tej płycie drzwiowej umieścić, i to powoduje, że także w taki brutalny, prosty sposób, próbując sforsować te drzwi, one się do pewnego stopnia okazują odporne. Kolejna sprawa też, o której tak nie mówiliśmy wyraźnie, to różna jest grubość tych płyt drzwiowych. Tutaj w zależności od tego, czy one są właśnie od wewnątrz stosowane, czy na zewnątrz, ona oscyluje wokół nawet mniej niż 50 mm, a te najgrubsze drzwi mają więcej nawet niż 12 cm, więc to jest rozpiętość też bardzo duża, dająca duże możliwości. Wzmocnienia stalowe już nawet w drewno są stosowane, tak, są ramiaki wzmacniane. Tak. Tu mieliśmy taką, powiedzmy sobie, prezentację produktów akurat Porty. Taka już od lat konstrukcja dość prosta była, tak już może do zamieszkłych czasów to sięgnę, ale kiedyś po prostu zwykła płyta wiórowa, otwiorowa, tam się po prostu zwykłe pręty, prawda, zbrojeniowe wkładało do środka. Teraz prawdopodobnie ta produkcja już jest bardziej zaawansowana, natomiast co do zasady jest tak, że one muszą być odporne i na przecięcie, i na próbę właśnie wypchnięcia po prostu do środka, i nawet te drewniane drzwi płytowe wewnątrz mają też blachy stalowe, które po prostu powodują to, że także te drzwi na rozcięcie i rozbicie siekierą chociażby są odporne. No bo jak się domyślamy, gdybyśmy siekierą próbowali drzwi, których konstrukcja jest z samego drewna, sforsować, no to by nam się to po niedługim czasie udało. Właśnie chciałem powiedzieć o materiale, z jakiego wykonane są drzwi przeciwłamaniowe. I możemy teraz... Właśnie na tym przykładzie to mówiłem przed sekundką. Na tym przykładzie właśnie też chciałem pokazać, że one mogą być drewniane, ale ostatnio spotkaliśmy się też z aluminiowymi, widzieliśmy je na własne oczy, więc to jakby coraz bardziej popularne rozwiązanie. I mam też jako ilustrację do tego profil, z którego jest wykonywane zarówno okno przeciwłamaniowe, jak i mogą być drzwi przeciwłamaniowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie. W sensie jest to jeden profil okienno-drzwiowy. Zatem mamy tak, materiały drewno, to już wiemy. Mamy aluminium, pewnie stal. Z plastiku chyba nie uda nam się. Z PCV drzwi antywłamaniowe. RC2 jest dobrze skrany. No tylko powiedzmy sobie uczciwie, że RC2 jest daleki od oczekiwań, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed włamaniem. Tutaj jest raczej taka forma zabezpieczenia, powiedzmy sobie, przed jakąś taką próbą przypadkowego sforsowania tych drzwi przez osobę, która po prostu do tego nie jest do końca przygotowana. Natomiast no, trudno przy klasie RC2 mówić o czymś, co nas praktycznie chroni przed złodziejem zawodowym, który przyszedł po prostu sforsować. Zrobiliśmy takie badanie na początku programu Dom Bezpieczny, na ile klienci są zainteresowani zakupem drzwi przeciwłamaniowych, i okazuje się, że ponad 50% klientów pyta o walory przeciwłamaniowe w momencie zakupu drzwi. To jakby jest od początku jeden z najważniejszych dla nich aspektów, jedna z najważniejszych cech tych drzwi. Natomiast jakbyście panowie mogli, tak subiektywnie oczywiście, własnym zdaniem powiedzieć, z czego wynika to, że drzwi przeciwwłamaniowe, czy drzwi oczywiście w klasie RC, są popularniejsze od okien w klasie RC? Ja mam na to swoją teorię, ale ja powiem na końcu. Ja tak naprawdę nie wiem, dlatego że większość włamań przez okna są, tak? To znaczy, ja powiem inaczej. Już na początku mówiłem o tej tradycji, że drzwi w klasie C, w cudzysłowie antywłamaniowe, od lat gdzieś tam świadomości ludzi i tych inwestorów, którzy mieli już kiedyś jakieś tam mieszkanie, dom i tak dalej, to gdzieś tam się po prostu utrwaliło. To jest... Ja jeszcze raz może też sięgnę do tych wielu innych zalet, jeżeli chodzi, prawda, o przeciwpożarowość, czy też zwiększoną odporność na przenikanie dźwięku, na przykład w klasie 32 czy więcej decybeli.
te drzwi tak naprawdę bardzo często, no niewiele trzeba pieniędzy dołożyć, żeby mieć drzwi, które mają właśnie te zalety łącznie ze sobą. I tutaj stąd jak gdyby takie wybory. Mi się wydaje też, że to jest kwestia takiej, bym powiedział, percepcji, że każdemu się wydaje, że jak ktoś do nas wejdzie, to jak my wchodzimy nie przez okna do domu, tylko przez drzwi, no to złodziej też przyjdzie przez drzwi. Być może stąd jak gdyby te wybory tak są dokonywane. Mi się wydaje, że to co pan powiedział, że właśnie dużo jest budynków wielokondygnacyjnych i nikt się nie zastanawia nad tym, że ktoś będzie chciał wejść przez okno, dlatego może drzwi. Dokładnie. Ja mam jeszcze taką teorię, to dobre argumenty, jak najbardziej. Zgodzę się z większością, natomiast mam jeszcze taką jedną teorię, że to jest też po części pokłosie wymagań stawianych przez ubezpieczycieli, że oni sami mówią, że drzwi muszą być porządne, drzwi muszą być trwałe, a co do okien, nie, okna to już firankę można tam powiesić. Nasunęła jeszcze jedna teoria. Odnośnie tego właśnie tych budynków wielokondygnacyjnych, tam najczęściej okna zamawia już deweloper i one są zastane tak, że na tym, tak, także tak. Klient taki finalny nie ma wpływu na to, co... No może kiedyś, w tej chwili tak naprawdę drzwi wejściowe do mieszkań są już jak gdyby w tym stanie deweloperskim, więc tego nie można sobie wybrać. One tak, ale z kolei deweloper już kwestie okien antywałaniowych to już pomija. Drzwi jeszcze, właśnie. Bo ale zwykle jeszcze... się z tym, że na przykład na pierwszej kondygnacji. Tak, że się zakłada. Tak, że się zakłada antywałaniowe. No ale ten, co mieszka wtedy na parterze, nie musi więcej zapłacić przypadkiem za swoje mieszkanie? Nie. Jest to rozłożone, bo to jest kwestia tego, że w tej chwili nawet się stopniuje, że na parterze są RC2 i później jest RC1, tak. Nawet do drugiej kondygnacji się zakłada okucia podwyższonej odporności na włamanie, a później już standardowo. To znaczy ja z doświadczeń z deweloperami no, nie widziałem wielu takich obiektów, gdzie faktycznie okna miały być w jakiejś tam klasie RC. Tutaj bardzo często też jest taka niewiedza i może brak odwagi do zaproponowania klientowi, że one mogą być w jakiejś klasie RC, bo na przykład one już z automatu mają szyby o podwyższonych parametrach, na przykład P4, bo wymagana jest określona dźwiękochłonność, prawda? I tam już ten koszt naprawdę nie byłby jakiś ogromny, żeby po prostu okno o podwyższonej dźwiękochłonności zrobić w jakiejś wzmocnionej wersji, jeżeli chodzi o skalę RC. Natomiast tu też jest pewna pułapka. Zwróćmy uwagę na to, że inaczej się montuje okna właśnie na przykład o tej klasie RC 2, 3, 4, a inaczej okna standardowe. I tutaj też jak gdyby ten koszt jakiś tam ukryty, ale jest większy. Ale dużo też jest winy po stronie producentów, ponieważ oni nie proponują takich rozwiązań często. Często się spotykam z tym, że klienci mówią, że no, a nam nie powiedzieli. My nie wiedzieliśmy, że takie okno można zrobić. To prawda. Świadomość wśród klientów. Ja uważam, że świadomość czy działanie producentów w kierunku tych przeciwłamaniowych produktów musi być po części wymuszone przez klientów, którzy zaczną o to pytać, bo mamy pytania, spotkaliśmy się z tym autentycznie. Ja sam wykonałem wiele rozmów telefonicznych i spotkałem się z tym, że pytanie w salonie, czy posiadacie Państwo okna o zwiększonej odporności na włamanie, czy oczywiście mówiłem potocznie, okna antywłamaniowe. Tak, u nas w standardzie dwa grzybki. No ale już o tym mówiliśmy ostatnio, temat rzeka. Chyba to jest zapotrzebowanie musi być też wywołane przez klientów, którzy zaczną o to pytać, będą trochę bardziej świadomi. Co nie zmienia faktu, że napiętnować będziemy absolutnie wszelkiego rodzaju podszywanie się pod klasy RC czy pod te właśnie antywłamaniowość, kiedy się z tym nie ma nic wspólnego, bo traci na tym nie ma się wszyscy na tym tracą. Mnie wydaje się, że to jest po prostu proces taki trochę wydłużony w czasie, natomiast to się na pewno wkrótce stanie. Tak jak na przykład rozmawialiśmy lata temu o ciepłym tak zwanym montażu, czyli de facto montażu warstwowym i też praktycznie rzecz biorąc tutaj presja różnych firm, które po prostu no, taką działalność powiedzmy sobie oświatową prowadziły, że informowały to, co to w ogóle jest, to
trafiło do klienta, który po prostu chciał to kupić. No i automatycznie sprzedawca musiał się tematem zainteresować, no bo żyje z tego, że sprzedaje po prostu określone wyroby. I podobnie jest tutaj z wersjami wzmocnionymi, tak powiedzmy sobie, drzwi, okien czy zupełnie innych produktów, bo już na wstępie o oknach mówiliśmy, że każdy z tych omawianych przez nas produktów stanowi tylko fragment pewnej całości, do której my dążymy, że cały dom jest odpowiednio zabezpieczony i tutaj ta wiedza no, przełoży się jak gdyby zainteresowanie sprzedawców, żeby po prostu takie wyroby mieć w swojej ofercie.